Dobry wieczór. Wieczór. Ja znalazłem pańskie ogłoszenie w internecie, że szuka pan pracy. Ma pan 27 lat, tak? Tak, odsłucham. Czy może pan mi przybliżyć bardziej swoją sytuację obecną? To znaczy, ale sytuację obecnie, ogólnie doświadczenie, gdzie pan pracował, jakie pan ma ogólnie aspiracje zawodowe, takie wie pan, podstawowe rzeczy. A jaką ma pan propozycję pracy? A to do tego za chwilę, bo chciałem na razie się tak spytać, jakie pan ma takie warunki, nie? Ogólnie, wymagania. No co mogę panu powiedzieć, wymagania? Praca najlepiej od poniedziałku do piątku, bądź do soboty. Godziny pracy, tak jak napisałem, tam do godziny 16. No dużych oczekiwań finansowych nie mam. Rozumiem. A gdyby się przykładowo od czasu do czasu zdarzyło tak, że trzeba by było zostać w sobotę, czy by dało pan radę? Tak, myślę, że tak, na pewno. A czy potrafi pan zrobić loda? Tylko chodzi... Ja pierdolę! Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znalazłem pańskie ogłoszenie. Jest pan osobą poszukującą pracy w tym obecnym stanie, tak? Tak. Mam dla pani taką propozycję. Czy potrafi pan skręcić lody? Czy to jest taki żart? Nie, chodzi po prostu, bo otwieramy budkę z lodami i chodzi nam, czy potrafi pan po prostu zrobić lody. Wie pan, chodzi o to, czy potrafi pan taki mus na lody przygotować? Tu chodzi bardziej takie o doświadczenie kuchenne, nie? Znaczy ja nie robiłem jeszcze takich rzeczy, wie pan, ale kurczę, to trochę tak... Ale nie wiem, czy pan szybko się uczy, to jest takie kluczowe zadanie, tak, nie? Tak. Bo tu byśmy mogli takie wstępne 2 dni szkolenia zrobić, nie? To nie ukrywam, takie tam, wiadomo. Wszyscy się uczymy, nie? Wszyscy się uczymy. No pewnie, a to jest w Nowym Mieście Lubawskim? Tak, w Nowym Mieście. Tam teraz Kurza Góra, nie? Tam właśnie na tej Kurze Górce, co stok otworzyliśmy, to będzie właśnie, chcemy postawić właśnie budkę, nie? Z lodami. Aha, to tam. Tak. Wie pan, sezon zimowy, nie? Ktoś po nartach może akurat nie chciał sobie loda zjeść. W końcu zimno, no i tak... Nie mówię pan, bo na początku myślałem, że to taki szal, bo pan mówi, czy potrafię lody kręcić, to... No ja rozumiem, nie? Ja rozumiem, jak to zabrzmiało, ja doskonale to rozumiem. Bo jeszcze ta pora, no i dlatego tak jest, trochę zaskoczył mnie pan. Ale dobrze, już teraz wszystko rozumiem. A i to jest na Kurzej Górze i z kim bym musiał wtedy się kontaktować? To wie pan co, ja do pana przedzwonię, tylko ogólnie chciałem się spytać, czy jest pan zainteresowany? No tak. To wie pan co, ja jeszcze do pana przedzwonię w tym tygodniu i generalnie na tyle, na to chwilę to tyle, nie? Dobra, ale jeszcze mam takie pytanko, a to byłaby wtedy praca sezonowa, czy ona byłaby... No tak, to sezonowa, nie? No bo to jednak na sezon, wie pan. Okres zimowy, nie? Ta Kurza Góra to biznes, wie pan. Zwiną się tamto i my się zwijamy, nie? Jak to się no, mówi. Rozumiem. No dobra. No w takim razie jesteśmy w kontakcie, no nie? Jesteśmy w kontakcie, dziękuję bardzo. Dobra, no dzięki. Słucham. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Znalazłem pani ogłoszenie w internecie. Wstępnie jest pani osobą poszukującą pracy, zgadłem? Tak. Proszę pani, bo mam dla pani taką ofertę. Tylko nie wiem, bo to troszkę wybiega poza pani kwalifikacje, tak? Bo pani tam się... deklarowała do sprzątania domów i takie tam zadania, tak, prawda? No słucham. No bo chodzi tutaj o podgarnianie śniegu na Kurzą Górę w Kurzędniku. Czy wie pani, gdzie to jest Kurza Góra w Kurzędniku? Tak, oczywiście. Tylko nie wiem, czy pani by się podjęła takiej pracy, nie? Płatna oczywiście będzie, no, adekwatna myślę, że do ciężkiej pracy, nie? No wie pan co, nie wiem, ile czasu bym dała radę coś takiego. No, a posiada pani w ogóle jakieś, no, kwalifikacje do takiej pracy? Słucham? Czy posiada pani kwalifikacje do takiej pracy i wyposażenie? Bo tu wie pani, by to można było się dogadać, to nie jest jakoś tam bardzo czasochłonna praca, nie? To znaczy, to ile czasu by to zajmowało? No tak 4-5 godzinek, nie? Ale to myślę, że to wynagrodzenie będzie adekwatne do tej pracy. Bo jednak... To znaczy, jak i wynagrodzenie? No tak myślę, że z 15 zł na rękę na godzinę będzie tutaj wynosić, tak nie? Wynagrodzenie. No nie wiem. Tylko proszę pani, tu jest... Nie, bo chyba nie dam rady. Wczoraj na
na przykład u siebie na podwórku podgarniałam się w godzinę, to już miałam dość, także to chyba jednak nie na moje warunki fizyczne. No wiadomo, w sumie też trochę głupia propozycja. Bardziej mężczyzny chyba do takiej pracy. Jeszcze mam dla pani inną ofertę, bo będziemy otwierać też budkę z lodami na górze w Kurzetniku. I czy potrafiłaby pani skręcić takiego loda dla klientów? No nie robiłam nigdy czegoś takiego, ale ktoś mi pokazał. Tu bardziej chodzi o przygotowanie takiego musu do lodów, nie? No ale w kuchni pani mam nadzieję, że sobie radzi. No u siebie w kuchni tak. No to myślę, że chyba nie będzie problemu, bo to jakoś ta bardzo skomplikowana sprawa nie jest z tymi lodami, nie? To jest tylko bardziej chodzi... Zimę te lody? Tak, teraz zimę właśnie. Wie pani, wpadliśmy tutaj na pomysł taki ze znajomym, że otworzymy w sumie kto? Nie wiem, może ktoś zmęczony będzie po nartach czy po czymś, pójdzie sobie, weźmie sobie takiego loda i odetchnie, nie? Rozumie pani może? No a pan to w ogóle jest właścicielem tam na tej kurze i... Znaczy nie, jestem współwłaścicielem tej budki, nie? I ogólnie też trochę znajomym tego właśnie właściciela tej całej stoczni tam, nie? Aha, no bo ja tam na rozmowie kwalifikacyjnej byłam, ale to chyba ktoś inny był. No tak, tak. Ale tam nie wiem. Tak, proszę pani, dokładnie. Bo teraz właśnie poszukujemy osób do podgarniania śniegu, nie? Ale też no do obsługi klientów w budce, nie? Z lodami. To nie wiem, czy pisze się pani na tą przygodę z nami, czy nie bardzo? Przygodę? A ile za te lody i jaka stawka była? No myślę, że tak 9 na godzinę, nie? Bo to już jednak taka praca mniej trochę wyczerpująca. I też nie wiadomo, jak z tymi klientami będzie, nie? Chciałbym się zastanowić, wie pan. No wiadomo, nie? A jak pan się w ogóle nazywa? Lipiński. Lipiński Jarosław. A mogłabym oddzwonić na przykład jutro? Oczywiście. A w ogóle umowa jakaś o pracę albo jakaś... Umowa zlecenie, sezonowa. Sezonowa umowa zlecenie. Tak, to... A to ile godzin wtedy dziennie to by było otwarte? Wie pani, tak myślę, że od 9 do 16, coś takiego. Aha, czyli jedna zmiana praktycznie. Tak, jednozmianowa to będzie praca. To mogłabym oddzwonić jutro? Oczywiście. Tylko musiałby pan podać mi numer, bo ja mam tu nieznany. Oczywiście. 511. Momencik, tylko coś znajdę. 634. Momencik, 500. 732. Od początku 511. 634. Ile? 634. Kurwa, nie mogę już. No zainteresowana, tak? Tak, jestem cały czas zainteresowany, przecież pana cały czas szuka pracy. Dobrze, czy pomyślał pan o tej mojej propozycji? No myślałem, pewnie, że tak i byłbym w stanie podjąć tą pracę, tylko wie pan co, ja o takie pytanko. Co jeśli zakończy się tam, że tak powiem, sezon? No jeśli sezon się zakończy, to jak wcześniej panu wspomniałem, my też się zwijamy, tak, bo to jest praca sezonowa, no. Chyba, że nie wiem, by pan co, bo jeszcze będzie możliwość, że możliwe, że w lato otworzymy ponownie budkę z lodami, no i wtedy właśnie możliwe by było, żebym do pana znowu przedzwonił, jeśli by pan był zainteresowany, to... No możliwe, że dalej by pan dostał to pracy. Czy takie warunki panu pasują? Dobra, a powie mi pan w jakich godzinach, wtedy i od kiedy? Od godziny... Proszę pana, ta praca będzie od godziny 9 do 17, jest to praca jednozmianowa. Tak jak mówiłem, umowa, zlecenie, praca sezonowa. Nie wiem, czy panu takie godziny pracy odpowiadają? Wie pan co, a mógłbym do pana oddzwonić jutro jakoś... No nie wiem, pewnie. Może pan odzwonić. Mógłby mi pan SMS-kiem wysłać numer, bo jest tutaj zastrzeżony numer. A to wie pan co, ja może panu podam. Czy ma pan tam jakąś kartkę i coś do pisania? Właśnie nie mam, bo jestem teraz w trasie i niestety... Aha, no dobra. No dobrze, rozumiem, no to podeślę. W każdym razie dziękuję. Dzięki. Proszę bardzo. Jutro się odezwę, no nie? Dobrze. Dobra, to dobranoc. Dobranoc.
Dobry wieczór. 1 maja 16, Kwieczyńskiego, dzwonię, czekam. Halo? Tak. Słyszymy pani? Tak. Proszę pani, bo ja do pani mam sprawę. Tak. Bardziej to jest taka intymna sprawa, nie wiem czy pani rozumie moją sytuację. Halo, halo, proszę pani. Czy pani potrafi coś innego powiedzieć? O to chodzi. Proszę pani, bo tutaj jest pilna sprawa. Bo ja, proszę pani, jestem prawiczkiem i się boję trochę. Nie wiem, czy pani przyjmuje też takie osoby jak ja? Nie. Nie przyjmuje pani? Tylko panów doświadczonych. Tylko panów doświadczonych. Mówi pani, lubi pani sobie też trochę poszaleć, tak? Halo, proszę pani. Proszę pani. Proszę pani, czy jest tam pani? Brutalny. Szczęść Boże powiem. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Proszę pani, ja dzwonię do pani w nietypowej propozycji. Bo pani oferuje siebie jako osobę do towarzystwa, prawda? Chciałem się spytać, czy pani przyjmuje też takie zlecenia jak przykładowo na wieczór kawalerski? Wieczór kawalerski? To nie wiem, czy ktoś tu jedzie, bo to ja sobie z koleżanką jeszcze jedną i drugą, tak? Halo? Na wieczór kawalerski, a kiedy? Proszę pani, 31 lutego. A to jeszcze, czekaj, ja ci dam kogoś tutaj do telefonu. Dobrze. Halo? Halo? Wieczorem. Wieczór kawalerski. Czy pan jest tej pani Alfonsem, tak? No, tak można to nazwać. Proszę pana, bo potrzebujemy pani na wieczór kawalerski dla czterech chłopa. No dobra, kiedy by to miało być? 31 lutego. 1 lutego, tak? Tak, 1 lutego. I proszę pana, to jest taka sprawa teraz tylko jeśli chodzi o pieniądze, nie? Głównie chodzi o pieniądze. Ile to by kosztowało coś takiego? Wie pan co, nawet nie na całą noc, powiedzmy, że na jakieś 2-3 godziny. Okej, co by to miało być? Słucham? Co by w tych 2-3 godzinach miało być? Co też nie wiem. No proszę pana, takie wie pan, takie przykładowe rzeczy jak, nie wiem, lodzik, tak, jakiś anal, oral, wie pan, takie rzeczy, tak? Jakieś... To oczywiście, proszę pana. Chodzi tutaj o takie rzeczy jak oral, anal, proszę pana, jakieś, no z dupy do buzi, wiadomo, 6-9, takie rzeczy, nie wiem, na pieska. Rozumie pan, takie francuska miłość, takie rzeczy, nie? Dobra, w porządku, tylko mówię, no to byśmy się musieli spotkać przed tym pierwszym, zostawić jakąś zaliczkę, żeby nie było jakichś tam nieporozumień. Rozumiem, czyli muszę się do państwa stawić jednym słowem, tak? Co konkretnie oczekujecie od nas. A obali pan z nami wódkę? No, jakieś takie konkrety, nie? To mówię, no spotkamy się, powiecie co... Bo wie pan co, bo tak naprawdę to mogę pana nawet zaprosić na ten wieczór kawalerski i może pan obalić z nami czterema wódkę, nie? Nie ukrywam. My tam jesteśmy chłopaki... No nie, ja rozumiem, tylko że no, ja muszę być akurat na przejść, niestety, no bo muszę dziewczynę przywieźć. No ale ja tam nie mówię, że pan się musi upijać, tam wie pan. Jeden, dwa na prawilniaka, tak nie? Kieliszki góra. A wie pan co to Nowe Miasto? Kojarzy pan taką wieś? Jak ja? Nowe Miasto Lubawskie. Kojarzy pan taką wieś? No, Miasto Lubawskie, nie wiem, gdzie no. Okolice, tutaj Mszanowo. Dokładnie, tam taka sala jest. Mszanowo, dobrze, tak? Tak, taka sala w Mszanowie tam jest. I głównie chodzi o nam, o te okolice. Czy była taka możliwość? Tak, jak najbardziej. Tylko mówię, no po prostu przyjedźcie sobie, nie wiem, pierwszy lud, no to jeszcze tam jakiś kawałek czasu. W tym tygodniu, czy na początku przyszłego, wtedy siądziemy, ustalimy konkretne historie, tak? No myślę, że da się takie coś zorganizować. Tylko musi mi pan adres podać, nie? Adres musi mi pan podać. No, mówię, nie ma problemu. Tylko mówię, fajnie jakbyśmy się wcześniej spotkali. Konkretnie sobie porozmawiamy, co oczekujecie, na którą godzinę by to miało być, bo też robiliśmy wieczór kawalerski ostatnio strażakowi, no to tam oczekiwał, że dziewczyna w jakichś fajnych łanierkach, ciuszkach wyjdzie na wódkę strażacki i przejedzie go, zaprosi do siebie, to można różne cuda na kilu. A proszę pana? Fajnie, jakbyśmy się spotkali i pogadali. Proszę pana, tak się spytam jeszcze, czy jest taka możliwość, żeby ta pani wyszła w stroju pielęgniarki? Jak najbardziej. Bo byśmy mogli tu zorganizować takie właśnie rekwizyty, no i myślę, żeby to mogło nawet całkiem ciekawie wyjść, prawda? No,
wysłali, to wtedy będziemy wiedzieli, co wy od nas oczekujecie. My powiemy, co jesteśmy w stanie dla was zrobić i no mówię, no dogadamy się na pewno na jakimś takim kulturalnym poziomie, wszystko będzie w porządku, tak jakby powinno. Ależ oczywiście, bo my, wie pan, jesteśmy kulturalne chłopaki i nie będziemy tam jakoś ubliżać czy coś, bo my jesteśmy po prostu proste chłopaki ze wsi. Nowe miasto. No, no to dobra, no to mówię, no to ja z takimi ludźmi lubię rozmawiać, no. Zapraszam, przyjedźcie do nas. Tak, mówię, no, wie pan, ja wolę z panem powiedzieć prosto z mostu, o co mi chodzi, bo pan zrozumie, o co mi chodzi, prawda? Pan rozumie doskonale. No. Wiadomo, że nie chodzi tutaj o obieranie kartofli, tylko o prosty, zwykły seks bez zobowiązań, tak? Proszę pana. Jeszcze tylko chodzi mi o jedną rzecz. Poda mi pan adres, na który mamy się stawić i wyjaśnić wszystko. W Brodnicy to jest dzielnica Karbowo. Tak. I to jest ulica Kolejowa 63. Kolejowa 63, tak? Zgadza się. A wie pan, to taki trochę nawet znajomy mi adres, nie ukrywam. No dobra, no to myślę, że się stawimy tam. Niedawno. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, życzę miłej nocy. Ja pierdolę. Kurwa, Kolejowa 63, ale jaki to jest kurwa zbieg okoliczności, co ja pierdolę. No też mam Kolejowa 63, kurwa. Pierdolisz! No dlatego powiedziałem, że taki znajomy trochę adres. Ja wiedziałem, że Kolejowa 63 to... Jedziemy tam, to jest...